Tak. Już nagrywam, chyba. No. Dobra, no już nagrywam. Nara, no, no, cieś, no, cieś, cieś. Cześć! Tradaj! Niezmiernie się cieszę, że jestem już u Państwa na odbiornikach. Dzień dobry lub dobry wieczór. Trzeba ten moment uczcić toastem coli popijanej kolą. Wasze zdrowie. O, spytacie, po co ten toast? Po co? Albo nie spytacie i pewnie nie spytacie, ale był on spowodowany moim powrotem po prawie 3-tygodniowej przerwie. Tak, nie było mnie 3 tygodnie, pewnie nikt nie odnotował, ale czułem, że potrzebuję przerwy takiej 3-tygodniowej. No cóż, wracając z delirki, zaczynamy dzisiejszy film. Dzisiaj na tapetę weźmiemy jedne z moich ulubionych derbów w Polsce. Derby Trójmiasta, derby morza. Derby morza brzmi pięknie, brzmiał pięknie. Arka Gdynia, Lechia Gdańsk. Mecz w ramach 28. kolejki Lotto Ekstraklasy, która rozgrywana jest tym razem w środku tygodnia. Wtorek 2 kwietnia 2019 roku. Dzień wcześniej mieliśmy święto, wielkie święto, Prima Aprilis. Mam nadzieję, że piłkarze obu klubów nie przedłużyli sobie tego święta i spotkanie nie będzie żartem. Ja już wiem, jakie było, ale dobrze, zachowajmy. Miejmy nadzieję, że nie będzie żartem, ale okej. Ogólnie, jeszcze zanim zacznę, ostatnia karuzela w lidze, karuzela trenerska, skłania mnie do tego, aby udostępnić po raz kolejny mój tekst, który napisałem chyba rok temu, nie wiem dokładnie, link w opisie. Porusza on problem zwalniania trenerów w ekstraklasie. Jak widać, przez ten czas nic się nie zmieniło. Dobrze. Gdyńscy gospodarze na 14. miejscu, gdańscy goście na 1. Wow, mamy lidera tutaj. Dzisiaj rozmawiamy o liderze. Więc można powiedzieć, że będzie to mecz dwóch przeciwnych stron tabeli. Ale pamiętajmy, że derby rządzą się swoimi prawami. A szczególnie te trójmiejskie. Bo od momentu powrotu Arki do Ekstraklasy oba zespoły mierzyły się ze sobą już 6 razy. I bilans tych spotkań jest co najmniej dziwny. Zaskakujący. Może nie dziwny, ale zaskakujący. Aż 5 razy wygrała Lechia i był 1 remis. Co oznacza, że Arka nie wygrała żadnego z tych spotkań. Jak to mówią młodzi ludzie? Masakracja. W tym czasie Arka nie była w stanie wygrać z Lechią nawet przy największych wzlotach swojej formy. Smutno, że akurat najważniejszy rywal im nie siedzi. A nie, nie wiem, Legnica. Ale po to właśnie gramy następne mecze, po to trwa liga, po to gra się w piłkę, żeby móc się zrewanżować i zamazać plamę. Kilka dni wcześniej Arkowcy ulegli na swoim stadionie Śląskowi Wrocław 0-2, ale Chiści pokonali dobrze grającego ostatnio Piasta Gliwice 2-0. I żeby jeszcze bardziej zbudować atmosferę wokół tego meczu, dodam, że Arka w tym sezonie wygrała u siebie tyle meczów, co Lechia ogólnie przegrała. 3. A ostatnia wiktoria Gdynian... Wiktoria? Miała miejsce w listopadzie z Wisłą Kraków. W listopadzie! Jeju! Ile to jest miesięcy? Kwiecień, maj... Kwiecień, marzec, luty, styczeń, grudzień, Boże. Lechia natomiast jako lider wygrywa całkiem często. Dobrze. Sędzią meczu pan Paweł Gil z Lublina. Nie mam o nim zdania. Oto skład gospodarzy. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Oto skład lechistów, Lechii Gdańsk, gości. Więc chodź, pomaluj mój świat na biało i na zielono. Zostanę pewnie zjedzony za te przeróbki.
porównaniu z ostatnim meczem w Lechii Gdańsk za Michała Maka Michalak. Arka ubrana na żółto-niebiesko, a Lechia cała na biało. O nie. A nie. Ten mem był już ostatnio. Lechia cała na biało z zielonymi akcentami. Grę rozpoczęli goście. Przy okazji mieliśmy piękną oprawę na trybunach. Od początku Arka grała odważnie. Ale w 6 minucie był rzut wolny dla gdańszczan. Rozegrany na 2 tempa. Harasli dośrodkował w pole karne. Nalepa, Michał Nalepa oddaje strzał z główki z 11 metrów. Później w 10 minucie żółta kartka dla największego imprezowicza na boisku. Największego imprezowicza tego meczu. Marciniaka. Adama Marciniaka. Pana Adama Marciniaka. Ogólnie w pierwszym kwadransie mieliśmy trochę zgrzytów między zawodnikami, dużo fauli, szarpanin, takich mini szarpanin, przepychanek. W 17 minucie kontra Arki Gdynia. Nalepa w pole karne, Amkur przedłuża, piłka mija bramkarza i zostaje wykopana w stronę środka boiska. Koniec akcji. Ale mamy szybką odpowiedź Lechi. Lewą stroną Haraslin. Uderza na bramkę, bramkarz Arki odbija piłkę przed siebie, bardzo szybka i składna akcja. Potem z piłką minął się Kulicki, bo tam mógł na dobitkę wlecieć, ale nie dotarł do niej. Następnie mamy krótką przerwę spowodowaną kolejnymi racami, kolejną oprawą. Tym razem były to żółte race, więc mieliśmy żółto-niebieskie race. Więc mieliśmy żółto-niebieskie boisko w kolorach Arki Gdynia. No i wracamy na boisko, jak na razie dużo wrzutek, dużo niedokładnych zagrań. I mamy 41 minutę i najgłupszy rzut rożny, jaki widziałem w życiu. Naprawdę, najgłupszy. W wykonaniu lidera ekstraklasy Lechii Gdańsk. Zagrali piłkę krótko i po chyba 3 sekundach albo 5 sekundach stracili piłkę. Come on. Kończąc pierwszą połowę, Lechia grała mocno pressingiem, czyli mocno naciskała na obrońców Arki. Dużo rzutów rożnych, przy okazji poprzeczka dla Arki Gdynia w wykonaniu Macieja Jankowskiego po strzale głową. Całkiem groźna sytuacja, jedna z ciekawszych w tym meczu. I koniec pierwszej połowy. Powtarzam się, ale powiem to jeszcze raz. Dużo wrzutek i dużo niedokładności. Tak można określić pierwszą połowę. No i kilka strzałów. Dużo wolnych, dużo rożnych. Taki statyczny mecz. Zdecydowanie za dużo wrzutek. Gospodarze według mnie nadużywają wykopów spod własnej bramki na połowę rywali. Bo oni zazwyczaj tracili te piłki. Oddawali piłkę za darmo, nie konstruowali akcji, tylko ją wybijali. Tak praktycznie przez cały mecz. Jest to chyba najgorszy sposób na granie w piłkę nożną. Wykopywanie piłki spod własnej bramki. No ale dobrze, przepraszam Arko. Rozpoczynamy drugą połowę. Drugą. I o ironio. O ironio, Jakubie Tradaju. Bo mamy bardzo groźną sytuację, jedną z kluczowych w tym meczu, która rozpoczęła się od wrzutki zawodników Arki Gdynia. Ups. Out na wysokości pola karnego, Lechii. I ten też out wykonuje stały wykonawca rzutów z outu w Arce Gdynia, Damian Zbozień. Wrzuca piłkę bezpośrednio w pole karne. Jest tam zamieszanie. Do piłki dobiega Ankur i piłka wpada do bramki. Co? Bramka? Gol dla Arki Gdynia? 14 zespołu w tabeli? Który gra z liderem? Nie! Bo mamy VAR! Wideo weryfikacja sytuacji. Ogromne emocje na stadionie. Kibice buczą, wyzywają, gwiżdżą, chcą tego gola. No ale sędzia sprawdza. No i rzeczywiście był tam spalony. Bramka nie została uznana. 0-0. Jak nieszczęście, to nieszczęście. Mocno szarpana gra. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, tak się mówi. Nadal dużo walki z obu stron. W 52 minucie żółta kartka dla Michała Nalepy. Tego z Arki Gdynia. Na boisku przebywa właśnie dwóch Michałów Nalepów. Tylko, że jeden gra w Gdyni, a drugi w Gdańsku. To jest coś pięknego. 78 minuta gry, kolejna żółta kartka dla gospodarzy, tym razem już trzecia, dla Marko Wejnowicia.
Później mamy dwa szybkie strzały. Jeden Mladenowicia, drugi jeszcze lepszy Lukasa Haraslina. A jeszcze lepsza była interwencja bramkarza Arki Gdynia Pawolsa Steinborsa. I w tym momencie mamy 90. minutę meczu, czyli powinien już być koniec. Dlatego szukamy, patrzymy na linię boczną boiska, wypatrujemy takiego pana z tablicą. O, jest! Doliczamy 6 minut. W 92. minucie mamy najgroźniejszy strzał tego meczu i najgroźniejszą akcję, która zrodziła się tak naprawdę z Groźny strzał Bułgara Kolewa uderzył z woleja. Z obrotu uderzył, że Kuciak, czyli bramkarz Lechii Gdańsk, musiał sparować tą piłkę na słupek. I już myślałem, że będzie bramka. Że będzie 1-0, ale nie. Niestety nie. Trzeba będzie się pogodzić z tym niechlubnym wynikiem, którego się obawiałem od początku. Czyli 0-0. Derby Trójmiasta. Mimo przepaści tabeli między oba zespołami, nie było widać różnicy w grze i poziomie. Mogę wręcz zaryzykować stwierdzenie, że to Arkowcy byli bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu niż lechiści. Nieuznana bramka, słupek, poprzeczka, co nie oznacza, że Lechia była słabsza. Po prostu był to mecz walki. Dużo niedokładnej gry, ogrom wrzutek. Ja wiem, że ja dzisiaj ciągle powtarzam wrzutka, ale po prostu ich nienawidzę. Nienawidzę wrzutek. Wrzutki to powinno być palone. No ale właśnie tak zazwyczaj wyglądają mecze derbowe. Po punkcie dla obu zespołów, na plus u gospodarzy Ankur i Bułgar Kolew, u gości Haraslin i Mladenowicz. Przy okazji apeluję do włodarzy MZKS-u Arki Gdynia o zmianę strojów domowych waszego zespołu. Tak się prezentują. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Ja się w tym momencie jeszcze napiję i zjem banana, więc zapraszam do zatrzymania filmu, pójścia do kuchni, przyniesienia sobie jedzenia i uczty ze mną przez te ostatnie kilka sekund. Fajnie tak. Już mam luz, że nagrałem film i mogę sobie jeść i pić. Z wami. To jest taki luz już. Już nie muszę się wysilać, patrzeć na scenariusz. Chcę po prostu stoję i jem. Coś pięknego. A wy na to patrzycie i też jecie. Może.